wiem, że tutaj w Oriflame rozwój zespołu, rozwój ludzi, nauka i przekazywanie wiedzy innym osobom jest częścią pracy i pasji, waszej pasji. Okazało się, że mamy problem z komunikacją. Nie chcemy mówić prawdy. Często wyłącznie my, kobiety zwłaszcza, posługujemy się pewnymi takimi watami słownymi. Czyli mówimy wszystko to, co inni chcą usłyszeć. Zapominamy o tym, że mamy swoje zdanie, że mamy swoje emocje, swój indywidualny tok życia i swoje marzenia. Nie bójcie się mówić ludziom, jakie macie marzenia. Jak doskonale wiecie, naprawdę wiele firm podczas pandemii koronawirusa zanotowało spadki sprzedaży, nawet dwucyfrowe. Nawet popatrząc na sektor sprzedaży detalicznej, tam są firmy, które po prostu najzwyklej na świecie zbankrutowały. Sama o sobie mówi super niania liderów, a wam w dniu dzisiejszym opowie, jak motywować ludzi, podnosić ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania. Czy wiecie, chwalimy kogoś za to, że się zachowuje, jakby nie istniał. W jaki sposób buduje się autorytet lidera? Przede wszystkim poprzez autentyczność. Zwłaszcza jeżeli macie młodych ludzi, to tak zwane pokolenie Z. Nie wiem, czy słyszeliście. Postmilenialsi. Czyli co najlepsi robią inaczej. A gdybyśmy mieli szukać dokładnie odpowiedzi na pytanie, co odróżnia najlepszych od bardzo dobrych, to pierwsza, bardzo ważna rzecz, która jest, to jest najlepsi robią zwykłe rzeczy lepiej, koniec. A zaufanie jest oparte o bardzo konkretne wskaźniki, są trzy wskaźniki zaufania. Pierwszym elementem budowania zaufania jest wiara w dobre intencje. To jest głębokie przekonanie dotyczące tego, że ludzie chcą dobrze. To jest dokładnie to mocne przywiązanie do tego, że jeżeli patrzymy na zespół, który prowadzimy i lokalnie, i globalnie, to każdy z naszych ludzi po prostu u podstaw chce dobrze, bo nie ma podstaw do tego, żeby chciał źle. Komunikacja jest przyszłością, komunikacja jest teraźniejszością, szczególnie w takim biznesie, w którym jesteśmy tutaj, czyli w takim biznesie, kiedy mamy kontakt z drugą osobą, z naszym konsumentem, z naszą klientką. Dla was i dla waszych klientek to wy jesteście takimi ambasadorkami, to wy jesteście twarzami marki, to wy macie ten bezpośredni kontakt, to wy możecie opowiedzieć historię, to wy możecie użyć słów, które są kluczowe, żeby sprzedawać.